Witam was wszystkich, tutaj zły pan Czacha i to jest mój pierwszy let's play, dokładnie let's play z gry Space Marine. Zagramy sobie w kampanię. No, zagramy w nową kampanię na poziomie normalnym. Tak, tutaj czasami są do takiej podpowiedzi lub myśli dnia, jak przechodzimy i są naprawdę ciekawe, ale tutaj teraz macie filmik, obejrzyjcie go sobie. No dobrze, tak tutaj na początku odgłosy są tylko tego, nie ma żadnych tekstów, tylko mamy te napisy z dyłu. Z dołu, z tyłu powiedziałem, Jezu. Dobra, nieważne. To jest taki let's play na spontanie, więc naprawdę... Widzę, że trochę bitnie fraps grę. Mam nadzieję, że jakoś się uda to nagrać. Widzicie, musimy tutaj jakiegoś tytana klasy wojny złapać, znaczy zdobyć, właśnie to obronić go przed atakiem złych na tą wyspę. No i tutaj się na tą planetę. I zastanawiamy się, co tutaj zrobić. No i oni tutaj się zastanawiają nad różnymi tymi. Ogólnie chodzi o to, czy zniszczyć to miejsce. Nie, najpierw lepiej wysłać flotę wyzwolicielską, ale flota wyzwolicielska będzie za późno. No i innymi słowy, czekamy sobie na... Znaczy, już trzeba przyznać przez kogoś innego, kogoś, kto jest bliżej. No i wychodzi na to, że przyjdą sobie Ultramarines. No jak widzicie, mamy tutaj... O, ładna muzyczka jest. Jest, tutaj się przymknę, bo to naprawdę zarąbisty soundtrack jest tej gry. Zrobiony jest bardzo ładnie, więc się zamykam. Albo nie, w sumie nie. I tak ten soundtrack słyszycie i tak, ja nie, mój głos nie jest bardzo głośny. Więc tak, jak widzicie, są tutaj jakieś latające statki. Najprawdopodobniej są statki Gwardii Imperialnej, bo Gwardia Imperialna... miała takie statki. Powiem wam, że interesowałem się ogólnie uniwersum Warhammera i naprawdę jest to ten. No i oczywiście tutaj był nasz statek Ultramarines. No i naszym celem jest zabezpieczyć te tytany. No, więc jak widzicie, to jest nasza główna postać, kapitan Titus. Captain Titus. O. No i mamy raport, co się stało. Czyli nie mamy miło, bo została przyjęta obrona i wszystko. Tak, jeżeli chodzi o płynność gry, to powiedzcie mi wszystko, kiedy ją obejrzycie, jak to mniej więcej wygląda, gdyż no... Niestety, nie jestem pewien, jak tutaj Fraps mi pokazuje tam tylko 30 FPS-ów, a nawet jeszcze nie zacząłem grać, tak 25 w porywach, więc na chwilę to jest filmik. Stawka z gry będzie dopiero za chwilę, więc nie wiem, czy nagle nie spadnie ona do 10 FPS-ów. No, tak widzicie. No jak widzicie, jak nie ma sposobu, to trzeba zrobić na hardcore, czy po prostu sobie spaść i lecieć na plecaku rakietowym. Jak widzicie, to są wszędzie szczątki statków Gwardii Imperialnej, bo Gwardia Imperialna dosłownie, oni mają statki, te statki mają, są uzbrojone, a nawet nie potrafią z nich strzelać. To jest taka dla mnie rzecz ciekawa, po prostu te statki se lecą. Lecą, nie strzelają, tylko po prostu lecą. To jest naprawdę bardzo dziwne dla mnie, ale no cóż, no, dobra. Więc pojawiliśmy się tutaj z nożem i z małym pistoletem. W rozgrywce jakoś to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo widoczne na filmie. O, jednak trochę mnie idzie, widzę dobrze.
Jak widzicie, tutaj mamy takich pierwszych podstawowych przeciwników, zwane pentaki. Oczywiście zrobiłem coś, czego nigdy nie zalecam graczom w tej grze. Nigdy nie ładujcie nie z magazynka tak na chama, bo to się nie opłaca. O, mieliśmy to piękne wykończenie. Mieliśmy piękne wykończenie, no. I leci kolejna fala orków. A samouczek prowadzi nas, jak powinniśmy ich zabijać. Powinniśmy ich ogłuszać, żeby móc ich spokojnie tak powykańczyć. O, i to jest moje ulubione wykończenie, jak zdeptuję w głowę. No. Niestety gra jest dość brutalna, ale daje bardzo dużo zabawy. No. Jak oczywiście powinniśmy korzystać z elementów otoczenia, że gra nam poleca to robić. O, jak widzicie, uniknąłem sprytnie śmierci. O, widzicie, egzekucji i odzyskać żywotność. Tak, tylko na żywotność się nie zmieściło, jest tylko żywotno. I orkowie się charakteryzują tym, że czasami mogą przywalać naprawdę mocno, a czasami słabo. Kiedy nie mamy pancerza, naprawdę regeneracja jest ciężka, ale jak widzicie, jakoś sobie radzimy. Jak zwykle mamy coś... O, no cóż, filmik, wstawka filmowa. I to jest główny zły, który w ogóle wygląda jak... Nie wiem, jak jakiś... Transformer. Nie wiem, no. No, jak widzicie, oczywiście gra nie zatrzymała się na tyle, no, tak bardzo, żebym po prostu mógł wziąć sobie ich rozwalić, ale jednak chcę się granatowi przyjrzeć, jak coś to zatrzymajcie grę, chociaż nie wiem, czy będzie w ogóle taka możliwość. Ale granat jest naprawdę śmieszny ich, bo jest odpalany na ląd. Naprawdę w takim świecie technologii istnieje po sobie ląd. Jak widzicie, mówią nam automatycznie używaj środowiska. Kiedy mamy taką falę orków, można się zabawić. Ale nie chcę zginąć, nie. Nie chcę zginąć w pierwszym rozdziale, to już by był obciak. Wykończenie. Wykończenie, żywotność. Dobra. Biegnijmy, bo gdzieś kolejnej fali tych orków to już chyba nie zdzierżę bez lepszej broni. No oczywiście nie dają nam samemu tego przekręcić, tylko musi być wstawka filmowa, która trochę powiększyła, ale trochę zniszczyła FPS. Oczywiście głupi orkowie. Ważne, że strzelają. Nieważne, że strzelają w statek swój własny. Strzelają, no, inteligencja orków. No ale orkowie to tacy barbarzyńcy, no dosłownie, oni po prostu... Ich filozofią to jest po prostu wbić topór w człowieka lub w inne stworzenie. Bo to jest jeden rzecz, która można zrobić najprościej. Po co myśleć, jakby tego przeciwnika zaskoczyć? Przecież łatwiej go po prostu pobiec na niego z toporem i z wrzaskiem. No jak widzicie, zrobiliśmy niezłą rozpierduchę. Ładnie to wszystko wybuchło, no. Ale oczywiście co się stało z naszym Titusem? Co się stało z nim, z naszym Titusem? Kapitan Titus. Czyżby to był koniec naszej gry? Czyżby mój pierwszy let's play już się zakończył? Ech, smutno tak, ale... widzicie? No. I tu jest zarąbista wstawka. Czekajcie i... Już. Space Marine. No. Gdzie nóż jest bardzo fajny, bo ma czaszkę na końcówce. Captain Titus, come in. Damn orc shot me off course. Tego, kurde, zapomniałem jak się nazywa. Rączki. No. Bo Klinga to jest ostrze.
Klinga to inaczej jest ostrze, a ta, może to się mylę? Nie wiem, dobra, nie będziemy się zastanawiać nad częściami noża. Lecimy dalej. Oczywiście shiftem tam splitujemy, spacją robimy jakieś takie fajne przewroty. O, oczywiście możemy zrobić takie fajne zabawy. Dobra. Mało mnie to obchodzi. No jak widzicie, oczywiście stworzenia nie są zbyt inteligentne. Co za idiota do barykady daje materiały wybuchowe. No. Tu normalnie byłaby serwy czaszka, którą byście mogli sobie zabrać. Ale ja ją już zebrałem. Myślałem, że jak wezmę nową kapanię, to będą one znowu, ale się okazało, że nie. Więc tak. Zostały nam dwa pentaki. Oczywiście są mało inteligentne i po prostu je zabijamy biegnięciem. Ale no... biegnięciem, biegiem. O! I fajne są te maszyny, co nam wydają bronie, bo one jeszcze krzyczą, czy mówią dokładnie, niech... Imperator będzie z tobą, Space Marine. Czemu Imperator? Imperator to jest człowiek Bóg dosłownie. No i Imperium. Imperium walczy z orkami, są ich główni przeciwnicy, tak samo jak Chaos. Chaos to są tak zwani heretycy. I no heretycy nie są zbyt lubiani przez Space Marine. O, tutaj oczywiście mamy stwierdzenie, że musimy ich zniszczyć. To jest często używane stwierdzenie w tej grze. Zniszczenie i wykończenie. I wykończenie. Tak. Czego my właściwie strzelamy? Co to za jakieś dziwne, futurystyczne karabiny maszynowe? Dokładniej są to pistolety, a to co ja mam to jest karabin boltowy. A karabiny boltowe to nic innego jak po prostu... pociski boltowe, wpiszcie sobie, bo ja na pewno nie pamiętam co to były. To były pociski, które miały chyba wybuchowo zapalającą... zapalający ten pocisk sam. To jest strzelone, a łuska po prostu była normalna. Tylko że podczas wystrzału to wszystko się zapalało i tworzyło ładne. Oczywiście. Oczywiście nie mamy ładnych wykończeń, bo nie zasłużyliśmy jeszcze na ładne wykończenie. O, jest ładne wykończenie. Trzeba było się uczyć, a nie... O tym mówili rodzice. Co się stanie, kiedy nie będziesz się uczył? Nagle głowa ci eksploduje, bo ktoś ją zepcze. Dobra, to był suchar. Mocny suchar. No i oczywiście facet, chłopak troszeczkę nadwrażliwy i nie zrozumiem, że go zabił. No, jako wskazówki. Wszyscy go postrzegają jako wskazówki, ale on uznaje po prostu, że te wskazówki, które są po prostu, uznaje je za dosłowne, nie? Czyli, że naszym zadaniem jest robić tak i tak, tak siak, tak i tak. No, przeciwnicy w polu widzenia. Oczywiście pentaki są silne w kupie. Jak to wiecie, jak to było, że kupy nikt nie ruszy, a tutaj się okazuje, że po kilku łatwiejszych uderzeniach giną. Sedona picked up local Imperial Guard communications. They survived under the shadow of that gun. To jest dziwne, że... że żołnierze Gwardii Imperialnej przetrwali tak długo.
O, zabili go. Nie zdążyłem go uratować. Szkoda, że nie widzieliście poprzedniego nagrania. W poprzednim nagraniu w ogóle udało mi się uratować ich. No, jak widzicie, orków mało. Wiecie, to jest taka definicja orków. Co ich to obchodzi, że ja jestem z tyłu? Przed nimi są łatwiejsi przeciwnicy. Więc po co się... Dajcie mi go wykończyć. Widzicie, troszeczkę się zbugował. No. Amunicję, no i mamy wstawkę filmową. No i widzicie, to jest taki cool, że naprawdę gwardziści są słabymi jednostkami. Co dosłownie... Co my ich uważaliśmy naprawdę... Powiem wam taką... No, to jest smutną rzecz, jeżeli chodzi o tych żołnierzy tutaj. Oni normalnie są mięsem armatnym. To jest mięso armatnie, które jest wykorzystywane... Bardzo jest wykorzystywane w strategicznej gierce, czyli w Dawn of War. No i naprawdę jest bardzo smutno, nie? Że oni są mięsem armatnym. Widzicie, oni naprawdę są bardzo... No i tutaj usłyszeliśmy bardzo ciekawe zdanie. Jakiś facet nie czuje swoich nóg. No, chodzi ogólnie o to, naprawdę to jest to, co mówi gwardia. Tylko śmierć zwalnia z obowiązku. To są te takie myśli Space Marine, które wam mówię, i ogólnie gwardii też. To są dość smutne. Jak widzicie, to normalnie był pomnik Imperatora, tylko został zniszczony. Za to już powinniśmy orków wszystkich zabić z całego świata, bo dla nas Imperator jest Bogiem. No, jak widzicie, Sidonus się bawi, podoba mu się, orkowie se idą, a on do nich strzela. No, nudziło mu się, więc se postrzelał. No, znalazł sobie zajęcie, jak mu się nudziło. No. No, widzicie, orkowie myślą po raz pierwszy, coś dziwnego, nie? Normalnie orkowie to takie wielkie mięśniaki, te posty nawet... Nie wiedzą, co się dzieje, kiedy ktoś by przebiegł, bo nic nie widziały, co się dzieje, a tutaj nagle inteligencja. Nie niszczą wyposażenia, które jest dobre i sprawne, tylko je zabierają. No. I mamy teraz już no, taką bardziej potężną broń, czyli miecz łańcuchowy. No. Jak widzicie, nie bez parady mówiłem, że potężną broń, bo gdybym miał dalej siekać nożem, to ja bym się chyba poklastał. Ale jak widzicie... No i wykończenia z miecza łańcuchowego są naprawdę miłe, a na nas jest strasznie dużo krwi, którą, nie wiem, ja się śmieję zawsze, to po prostu wchłania krew z naszego pancerza, bo ta krew po jakimś czasie znika. Się śmieję, że to ta krew jest wchłaniana po prostu i nam transmutowana. O, nie znika. Coś dziwnego. Krew nie znika, możliwe, że w ustawieniach coś... ustawiłem, że nie znika. Tak, mamy normalnie pierwszy cios, to jest taki słabszy, drugi jest... taki, no, już dobry w miarę, ale normalnie jest super cios. Przedostatni jest już taki mocny, a ostatni to już jest dosłownie cios wykańczający. No jak widzicie, trafiłem w łebki, to powybuchali cali. No jak widzicie, wszędzie słychać orków, którzy mówią pokonać Space Marine. Nie przyszli tutaj do was, nie. Myślałem, że właśnie ten... No i orkowie sobie tam wrzeszczą.
są rozgniatani, zabijani. No. Tutaj by była kolejna serweczeszka z tego co pamiętam. Zaraz będę starał wam się mówić, a jak nie, to poszukajcie sobie poradnika gry online. Niestety nie mówię wam o poradniku, żebyście sobie to kupili, chociaż no teoretycznie to powinniście tak zrobić. Tylko żebyście nawet znaleźli jakiegoś na chomiku darmowego, bo on naprawdę bardzo pomaga mi też, pomógł prawie wszystkie serwoczaszki zdobyć, a tam kilku nie zdobyłem, bo nie chciało mi się gry przechodzić. Możliwe, że z wami zdobędę te, których nie zdobyłem. No i tutaj lecimy dalej, możemy lecieć albo tamtędy, albo jak ja wolę po prostu przebiec tamtędy, nadrobić trochę ścieżki. No i tutaj mamy pierwsze spotkanie z naszym jaszczurkiem, który jak widzicie jest dość mocny, bo zdjął nam prawie cały pancerz. Co jest na pewno niebezpieczne. I a później będzie ich jeszcze więcej, więc no. No, oczywiście widzicie to zastosowanie tych jaszczurków. Duża ilość wrogów. Statek dystantowy. Jak widzicie, orkowie są na tle inteligentni, na przykład schowają się za wybuchowymi beczkami. Kilka par sobie zostawię, o. Jak widzicie, niektórzy mówią na nich orkowie, a niektórzy zielonoskórzy. Nie rozumiem czemu zielonoskórzy, gdyż no dla mnie to jednak ci orkowie bardziej pasują. No jak orkowie już przyszli bliżej, no to można sobie ich posiekać, nie? No oczywiście orkowie są inteligentni, czyli po prostu wbiegają pod granaty. I jest to naprawdę bardzo inteligentny przeciwnik. Później naprawdę będziemy mieli z nimi do czynienia z takimi dużymi dosłownie ilościami, że będziemy wiedzieli dlaczego tak naprawdę trzeba uważać. Tak widzicie granat. Chwila od odwrócenia uwagi. Jak widzicie. Ten gwardzista ledwo co dodaje tym małym pętaczkom. A te pętaczki właściwie zabijają ich to z dużą łatwością, więc no nie jest to dość miłe. O, tutaj mamy do czynienia z pierwszym tak zwanym twardzielem. Musimy naciskać cały czas lewy i wtedy robimy wielkie wykończenie, robimy na nim. No ale przez to, że zrobiliśmy to wykończenie, to praktycznie pokonaliśmy. No i uratowaliśmy ten oddział Gwardii Imperialnej. No, wystarczy, że jak widzicie, właśnie Ultramarines są takimi jednostkami. Powiedzą tylko, otwórz się nami i drzwi są otwierane. A, no i ludzie tutaj rozmawiają, skąd są mniej więcej, tam się wymieniają, no bo ci gwardziści naprawdę pojawiali się znikąd, nie? Nagle łączono cztery oddziały, ponieważ zostały rozbite do cna i nagle powstał jeden wielki oddział. No jak widzicie, tutaj są te... Ci wszyscy stają przed nami, jesteśmy tak naprawdę mocnym... Nasz jest prestiż. O, i teraz... Zdziwienie. Co się stało? Główny dowódca to kobieta. Jak widzicie, oczywiście widzicie też moc Ultramarines. Powiedziała nasz widok trzech Ultramarines, dzięki bogom. Znaczy dzięki tam Imperatorowi, bo ten Imperator to jest przecież ich Bóg. Właściwie, człowiek Bóg. Poszło 10, wróciło 2. No, niemiło. Wróciła 1/5. No,
vessels. That is why we are here. Leave the gun to us. Come with me then. No, jak widzicie, idziemy dalej. Mamy problem z orkami. Wybiliśmy połowę tego problemu, no ale okej. Tak. Jesteśmy tutaj pieczęć czystości, która nam teraz z prawego ramiennika zwisa. Jest, daje nam po prostu furię. Aha. 2 tygodnie temu było tam, byli tam żołnierze i już ich teraz najprawdopodobniej tam nie ma, bo stracili kontakt. No i tutaj dojdziemy prosto do Manufaktorum. Ale jak widzicie, pojawiło nam się zapisywanie, więc żegnam was. Naprawdę mam nadzieję, że podobała wam się gra. Przynajmniej ta rozgrywka, bo na pewno będę kontynuował odcinek właśnie odtąd. Znaczy tylko kolejny odcinek będę kontynuował od tego miejsca. Let's play jest zupełnie robione na spontanie, więc za wszystkie moje błędy i tym podobne bardzo przepraszam, no ale rozumiecie jak to jest. No. Wszystkim moim przyszłym widzom lub widzom, którzy będą mnie oglądać, a na przykład oglądają mnie, bo za, nie wiem, za 2 miesiące, 3, 4 nakręcę jakąś inną serię, a nie tą, bo na przykład tamta seria im się bardziej spodoba, no to i tak dziękuję wszystkim, którzy będą chcieli mnie obejrzeć. Tak, wyposażymy sobie pistolet bortowy. I no cóż. No, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia.